kwaterka. Weekend niepodległościowy spędzamy w tym roku w Brennej. I właśnie idziemy na spacerek na Błatnią. Rano było ładne słoneczko i wydawało się, że będzie mega git. No ale zeszła mgła, słoneczko gdzieś tam się próbuje przebijać. O, mamy nadzieję, że wyjdzie. Dotarliśmy nad rzeczkę. Mgła powoli ustępuje. Idziemy dalej, pełni nadziei, że słonko wyjdzie. Idziemy tak nad rzeczką, która nazywa się Brennica. No i tak się zastanawiamy właśnie i przypominamy sobie czasy, kiedy ta rzeka szła tym całym korytem. A dzisiaj właściwie to taki strumyk z tego został. Takie czasy. Na Błatnią to szliśmy już tyle razy, że właściwie wszystkie trasy dookoła mamy opanowane, zaliczone. I dzisiaj idziemy taką lokalną trasą, która się nazywa Szlak Wspomnień. No a potem trochę na dziko już na samą górę. Zobaczymy, jak tam będzie. Słoneczko, jak widzicie, się tak przebija nieśmiało. I mamy nadzieję na piękny dzień. Szlak Wspomnień zaczyna się tutaj. Szlak zakochanych. I będą nas prowadzić takie czerwone znaczki. Przynajmniej przez chwilkę. No nie, bo już mamy piękne. No, początek szlaku bardzo przyjemny. Mimo że troszkę stromo, to niespecjalnie kamienisto, jak to na większości szlaków w Beskidach. Właściwie nadałoby się tutaj również na rower, jeśli ktoś ma nogi oczywiście. Idziemy na Błatnią szlakiem wspomnień. Gdzieś po drodze będzie Krzyż Zakochanych. No i proszę, historyczne tablice, w sam raz na to święto. Pniemy się coraz wyżej, no i tu już zrobiło się klasycznie jak w Beskidach, czyli kamieniołom. I tak już pewnie będzie do samej góry. Zrobiło się mocno stromo. Grażynka tam oczywiście jak kozica się wspina. Normalka. Strome skończyło się na chwilę. A my dochodzimy do Krzyża Zakochanych. Grażynka już tam prawie. I doszliśmy do Krzyża Zakochanych. No z pogodą to wbiliśmy się w dziesiątkę. Zrobiło się ciepło, słonko pełną parą. Rewelacja. Fajnie było pojechać. Jesteśmy poubierani na cebulkę i właściwie co rusz to ściągamy jakąś warstwę.
jak dojdziemy na Błatnią, nie wiadomo, co się wydarzy. Oj, oj, oj. No i takie widoki mamy w drodze na Błatnią. Mgła zeszła. Cudo. Cudownie błękitne niebo. Przecina tylko jakiś samolocik, który tam sobie właśnie gdzieś leci. Widoczki mamy w czasie tej wędrówki olśniewające. Piękne jesienne. Za chwilę będziemy na Bukowym Groniu. To taka super polanka w drodze na szczyt Błatniej. A teraz z tego szlaku mamy takie widoczki. Przepięknie. No i co powiecie? Otworzyły nam się piękne widoki na pasmo Chantori. Chantoria dokładnie tam przed nami. A potem można stamtąd na Soszów, a potem na Stożek. Piękna wycieczka. O, Stożek też widać. To tamta górka. Kolory, jakie dzisiaj mamy, to są nie do opisania. Mam nadzieję, że kamera chociaż trochę odda nam to wszystko. Tam za tymi drzewami chmury się unoszą, ale bajecznie. Ślicznie, naprawdę ładnie. Największe stromizny już jakiś czas temu zostały za nami i teraz już sobie pięknie spacerujemy po bezdrożach. No i zaraz wychodzimy na polankę, która doprowadzi nas prosto na szczyt Błatniej. Cudo, cudo, już ją tam widać. A widok stąd mamy taki. Szlakiem wspomnień, choć troszkę żeśmy od niego odbili, kierujemy się w kierunku Błatniej. Już nam niedużo zostało. Jest przepięknie. Pozdrawiamy. Dochodzimy na szczyt. Tutaj nasz dziki szlak łączy się
z głównym szlakiem, który idzie z Klimczoka na Błatnią. A Grażynka wam się nie umie przestać zachwycać widokami. No bo są dzisiaj rzeczywiście pierwsze rzeczy. No tutaj na Błatnie jest jedna z najpiękniejszych panoram na Beskidy, przede wszystkim na tą część czeską. No bo nie dość, że tutaj widzimy Czantorię, to jeszcze dalej tam najwyższa góra to Łysa Chora. Piękna sprawa. Potem oczywiście widzimy Stożek. Dalej tam oczywiście cała masa różnych czeskich Beskidów. No a tutaj jak sobie polecimy w tą stronę, no to widzimy Skrzyczne. I całe to pasmo, które się kończy Baranią Górą. Zostawiamy Błatnią i idziemy do schroniska na zasłużone piwko. Wśród jagodowych pól schodzimy z Błatniej. Oczywiście idziemy na dziko. Szukamy jakiejś nowej drogi na dół. I got what I want, but I lost what I have. Nostalgia's got this habit of blowing back. Schodzimy. Klasyczny beskidzki kamieniołom, ale widoki mamy dzisiaj szokujące. Ciekawe jak tu wyjdzie na kamerze. Znaleźliśmy drogę, która prowadzi bardzo stromo w dół. Gdzieś dojdziemy. No strasznie stromo jest. Grażynka chętnie by zbiegła. Dobrze, że tędy wchodzimy. I że nie wpadłem na pomysł, żeby tędy wchodzić. O. Byłoby grubo. Tak to wygląda w widoku pod górę. Grażynka jest na dole. A tutaj, tam właśnie na samej górze idzie szlak zielony, który prowadzi z Błatniej do Brennej. Tam w dole może to słychać. Płynie sobie strumyk. Nazywa się Chrobaczy. No i on wpada prosto do Brennicy. No i tam w dole właśnie pięknie potok widać. Płynie sobie niespiesznie. A my idziemy dalej w dół. No i tyle. Strome się skończyło. Dotarliśmy do jakiejś cywilizacji. Asfalcik prowadzi nas prosto do Brennej. Z powrotem. No i idziemy na zasłużony obiad.